Siemano, dzisiaj tak na szybko temat malowanie łyżki. Zastanawiałem się, czy to w ogóle piaskować, ale buchniemy sobie to tak jakoś tam delikatnie, żeby to przynajmniej tą łuszczącą farbę zedrzeć i te zabrudzenia. Także delikatnie sobie to powiedzmy, no nie. Nie można tego nazwać piaskowaniem, ale tak sobie tylko to po prostu wyczyścimy. O, za pomocą pseudo piaskarki mojej. No, także taki jest temat. Trzeba to po prostu tylko zabezpieczyć, żeby to nie rdzewiało. I tyle. Także pierwszą warstwę sobie rzucimy podkład. I później coś na wierzch, ale to chyba nie dzisiaj. Także co, wyciągam te sprzęty moje. I działamy. Warunki trochę nie bardzo, błoto. Ale co, nawet nie ma łyżki, to nie ma czym tego nawet zebrać, nie? Wiecie, o co chodzi, a ręcznie się już nie chce. Dobra, także działam z tym. No i dobra, powierzchnia zmatowiona, oczyszczona z brudu, teraz można by przystąpić do piaskowania właściwego. Ale u ogrodnika to już był ostatni etap. No, no tak będzie i tyle, no nic na to nie poradzę. Teraz co, idzie na to podkład. Taki, myślę, że dobrej jakości, później jakiś chlorokauczuk na wierzch i będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Thank you.
No i dobra, pomalowane. Zawiesiłem sobie na ostrówkę jeszcze, żeby od spodu to przemalować, także jest w miarę tam wszystko zabezpieczone. No, to się oczywiście powyciera, ale przynajmniej tam, gdzie nie będzie wytarte, to będzie malowane. I tak, poszło jakieś około 3 litry farby. Także w zasadzie większość jest dwa razy pomalowana, na dwie warstwy, a miejscami nawet na trzy razy, bo tam mi tej farby trochę zostało. No i tyle, także co, dzisiaj wstawię tą ankietę, także jak to oglądacie, to już pewnie będzie po temacie. Wybierzecie sobie kolorek. No i na jutro sobie omalujemy tym chlorokauczukiem i powinno być ok. Także co, nie wyszło najgorzej, tam wiecie, nie ma się co tam przejmować starą łyżką. To tam, że ważne, żeby tylko było w miarę te miejsca, które były spawane, w miarę to zabezpieczone. Dobra, także co, do jutra. No i siemano, mamy kolejny dzień. Tam się łyżka nagrzewa. Ja sobie podpiąłem śremkę, bo tu jeszcze miałem trochę poprawek z pneumatyką. Trochę było wycieków na tych wszystkich złączkach, to się wszystko popuszczało i musiałem to dokręcać, bo jak jechałem przedtem, to ludzie myśleli, że odrzutowiec leci jakiś. Tak syczało. No, teraz jest już ile tam dobiło? Myślę, że już powinno być ok, bo na razie nic nie słychać. 3-4 bary, no to jeszcze trochę mało. Dobra, niech sobie jeszcze chwilę pochodzi, zgasimy i wtedy zobaczymy. No, także to jest wszystko pouszczelniane. Tu jeszcze mi jeden wąż. Znaczy przegnij, to był stary założony, ale gdzieś tutaj go delikatnie się trochę złuszczył i gdzieś tutaj przeciekał podczas załączania hamulcu, bo to idzie od razu na idzie na siłownię, nie? Także też miałem zapasowy, to sobie wymieniłem. No i śremka przygotowana do kursu. Dzisiaj mam taki wyjazd. A może wam coś nagram? Zobaczymy. No, mniejsza o to. Łyżka się suszy. Wyciągnąłem ją na słońce, bo tutaj stała pod dachem, ale woda się skraplała. Szkoda, że nie grałem. Pawłowi ze szlakiem rolnika bym pokazał, jak to, o co tu chodzi z tym skraplaniem. No, generalnie chodzi o to, że jak mamy gołą blachę bez żadnej izolacji przeciw skraplaniu, to po prostu przez noc, jak jest taki przymrozek, był dzisiaj trochę, jak się po prostu robi szron od środkowej, od wewnętrznej strony, to później jak nam przyświeci słońce z rana, to wszystko po prostu leci, nie? Kapie. Nie ma tego jakoś tam dużo. O, na przykład na łyżce, no to widzicie, tutaj kropka była, tu, tak, gdzie nie gdzie to tam się skrapla. No, ale to może jak nagram gdzieś rano, to tam ci Paweł pokaże, o co to nie chodziło. No i dobra, teraz co, wyciągam pistolety do malowania i popsikamy, zaraz zobaczymy, co wy tam wybraliście za kolor i będziemy działać. A śremeczka? Co, mija już prawie rok od pierwszego wyjazdu po remoncie. Najazdy się nie pokrzywiły, jak tam niektórzy pisali. No dalej są proste. Jeden jak i drugi. Także wytrzymały. Rama też się nie pogięła, o dziwo. Także się sprawuje bardzo dobrze. No, od ostatnich podwyżek cen złomu to praktycznie jej wartość, koszt zakupu się zwrócił od momentu, kiedy złom wskoczył na złotówkę. To są inwestycje. Takie zwroty to ja lubię. No, też coś tam przewiozła, także
można powiedzieć, że licząc po cenach rynkowych, jakbym tak miał płacić za ten transport, co tu wykonała, to chyba już będzie bliski, inwestycja będzie bliska zwrotowi. No, także tak to wygląda. Trzyma się jeszcze. Aha, tylko jedynie, wiecie co mi się stało? Znaczy stało się. Te deski mi się porozsychały i zobaczcie, jakie dziury się porobiły. Może przez to, że ona cały czas praktycznie jest schowana pod dachem i one nie namakają. W zasadzie można by się pokusić, żeby je ścisnąć i tu by wyszło z 5 cm pewnie tej szczeliny i tutaj wstawić jeszcze jakąś belkę. Ale znowu jakby ona zmokła, jakby nawilgły te deski znowu, to pewnie to by się znowu za bardzo rozszerzyły i mogłoby nawet tą ramę. Tak mi się wydaje, żeby to mogło nawet ramy pogiąć. Jak widzicie, tu jest trochę już sobie zakonserwowałem. Te jeszcze się nie doczekały konserwacji. O, dobił. No i co? Zgasimy sobie ciągnik, zobaczymy. Cicho. Cisza. Niemożliwe. Nic nie cieknie? To jest niemożliwe. Tu z tyłu. Cii. No też cicho. Także co? 5 minut roboty, a efekt jest. No, także jest już ok. Dobra, także co? Bierzemy się za to. Za to malowanie. Dobra, jeszcze zobaczymy, co tam za kolor wybraliście. Czekajcie. Widzicie tu wy coś, czy nie? Trzeba się ukryć przed słońcem. Cyk. O, dobra. Teraz coś widać. Tak, łyżka już w podkładzie. Żółty, 11% ankietowanych chciało kolor żółty. Czarny, 45%. Ładny chciało 29% i brzydki chciało 15% uczestników. 887 głosów oddanych, 20 komentarzy. Dobra, czyli czarny mówicie. No to będzie czarny zaraz tutaj. Biorę chlorokauczuk, rozcieńczam, żeby to się jakoś psikało w miarę i maluję. No i dobra, łyżka wymalowana. Tak jak chcieliście na czarno, także macie czarno. Tak większość ma. Także jest na czarno, wszędzie to wymalowałem. Ktoś w środku, to wiecie, to i tak się zaraz tam pobrudzi, powyciera. Ale to tam przynajmniej będzie na pierwszy raz ładnie wyglądało. No chociaż tu się tam, wiecie, nie ma co się nad starą łyżką tutaj też doktoryzować. No, ale myślę, że wyszło w miarę przyzwoicie, jak na ogrodnika to chyba będzie.
Także temat łyżki mam zakończony. Najwyżej sobie tutaj z boku jeszcze mam te odblaskowe tasiemki, to sobie tutaj przykleję może z boku albo tutaj. No zobaczę, żeby tutaj nie było tak aż wiecie całkiem na czarno. I może te haki sobie jeszcze pomalujemy, jak będę miał gdzieś farbę jakąś rozrobioną inną, powiedzmy na jakiś, nie wiem, żółty czy biały. O, tam właśnie majster chciał jeden na biało, że jak jednorożec, żeby wyglądało. Także pomalujemy na biało, specjalnie dla ciebie. No i co? Tyle by było. Aha, tam pytania jeszcze były odnośnie tego joysticka. Jak to się sprawuje? No fajnie. Powiem wam, że jestem mega zadowolony z tego. Jedynie jest problem, jedyna wada tego, to jest taki problem, że jak damy, powiedzmy, na otwieranie łyżki i chcemy równocześnie dać do góry, to zobaczy, nam haczy o tą trzecią sekcję, nie? Musimy zrobić taki unik i dopiero, nie? Także płynnego przejścia nie mamy w tym miejscu, a wszędzie indziej mamy elegancko. Powiedzmy, możemy tymi dwiema sekcjami naraz sterować. Tylko tutaj haczy. Można by to było jakoś tutaj, powiedzmy, dać w bok i do góry, nie? Tak, żeby to delikatnie o te 3 cm odsunąć od tego. Albo ewentualnie, jakbyśmy tego nawet nie używali, to można sobie to wykręcić i tutaj dać. I też by było, powiedzmy, jak można i obsługiwać tą trzecią sekcję sporadycznie. I jak teraz mamy bez żadnych problemów tutaj. Ale to tam nie ma tragedii, jakoś tam idzie z tym żyć do obejścia w każdym razie. No nawet patrzcie, nieopatrznie możemy sobie uruchomić trzecią sekcję, nie? Jak nie popatrzymy, o co chodzi. No ale ogólnie jestem zadowolony, no bardziej mi się podoba ten typ rozdzielacza niż w raku ten joystick, bo tam no nie za bardzo tam jestem zadowolony. Po prostu, znaczy, jeśli chodzi o pracę rozdzielacza, no to jest ok, tylko że po prostu ciężko to przesuwać. Trzeba użyć trochę więcej siły i co? I nie ma takiej precyzji, nie? Jak jednak tutaj na tym bezpośrednio. Także ten tego. Dobra, ja będę kończył, zaraz się zbieram chyba w tą trasę. Będę sobie wyjeżdżał powoli. Łyżka niech sobie schnie. I co? Tyle, także do następnego, cześć.